nie powstrzyma Lupa Lupina przed spaleniem całego świata. Twoja muma każe ci kroczyć własną drogą. Poparzone dziecko nauczy się strachu wobec ognia. To tylko doleje oliwy do ognia. Jeszcze chwila, a ci się uda. Twoja muma mówi, że nadszedł już czas. Musi stawić czoła Lupa Lupinowi. Tym razem nie ma wyjścia. Słyszy, jak nadciąga. Cokolwiek się wydarzy, musisz pamiętać, że cię kocha. I robiła wszystko, co mogła, by ochronić ciebie, twojego taćkę i wszystkich, którym miała przewodzić. Oto nadciąga przeszłość, by prześladować teraźniejszość. Musisz przejść przez ogień i wodę, by się stąd wydostać. Twoja muma mówi, że dasz radę, jeśli w to uwierzysz. Idź tam, gdzie i ona, bliższa ciału koszula. Jesteś głęboko pod falą. Nie wykonuj gwałtownych ruchów. Fala płynie tam, gdzie chce. Jeśli popłyniesz z nurtem, zabierze cię na brzeg. Ten, kto całe swoje życie cieszył się czystym sercem, nie powinien obawiać się śmierci. Część jej będzie wiecznie żywa w tobie. To stworzenie chce więcej. Nic nie zdoła stanąć mu na drodze. Jeśli poświęcasz się dla kogoś, ofiara jest przekazywana dalej, a życie musi się toczyć własnym torem. Prawdziwego poświęcenia dokonuje się w imię miłości i konieczności, wtedy, gdy wszystkie inne możliwości zostaną wyczerpane. Ostateczny sprawdzian sumienia wiąże się z oddaniem wszystkiego, by ocalić to, na czym ci naprawdę zależy. To, co robisz dla siebie, umrze wraz z tobą, a to, co robisz dla innych, pozostaje i czyni cię w... Lepiej uważaj, to krzywol. Ewolucja nie obeszła się z nimi łagodnie, zwłaszcza z tymi zwichrowańcami. Są zdeformowane i pozbawione futra. Nie masz energii.
energii ki. Nie poradzili sobie. Puchomoloch jest na wolności. Masz do tego energii ki. Ale nie powierzchowna rana.